Witam Was bardzo serdecznie. To mój nowy nabytek, z którego bardzo się cieszę. Od dawna, dawna naprawdę myślałem nad zakupem tej butli. Jakoś ciągle nie mogłem się zdecydować. Ciągle były jakieś inne wydatki. No i nareszcie jest. No mam nadzieję, że poprawi się kondycja moich roślin. Wiem, że CO2 nic nie gwarantuje, ale wspomaga jednak rozwój roślin, troszkę przyspiesza ich wzrost też. Kiedyś miałem bimbrownię, jakieś tam pojęcie mam. Trzymajcie kciuki, żebym sobie po prostu z tym wszystkim dał radę. Mam też w moim akwarium nowe nabytki. Kupiłem Ludwigię. Czy z tego coś będzie, nie wiem. Tutaj widać z lewej strony taka kępka, bardzo drobne łodyżki i listki. Zobaczymy, ciekaw jestem. Niestety, jak koszyczek zacząłem otwierać, okazało się, że nie ma tam żadnych korzeni, czego w sumie się mogłem spodziewać, bo roślinka jest niewysoka. Mam nadzieję, że się ukorzeni, że się przyjmie w tym akwarium, że będzie ładnie wyglądało, ale jak będzie, zobaczymy. Mam też tutaj dla moich skalarów roślinkę, żabinicę. Czy nie pozmienia liści, też nie wiadomo, czy to była roślina emersyjna, czy submersyjna. Spodobała mi się, kupiłem, zobaczymy. Dlaczego tak mówię? Słuchajcie, tutaj miała być glossostigma i wyglądało to w sumie jak glossostigma, natomiast po niedługim czasie, popatrzcie, no, mi to wygląda na po prostu zwykłego hęka, a nie glossostigmę. Jest tu kilka innych z okrągłymi listkami, być może, że to będzie glossostigma. Ale tak naprawdę teraz to już ciort znaje, to były dwa koszyczki. No i jedne są jakby trochę inne, drugie trochę inne, a przedtem wyglądały właściwie identycznie. No, będziemy to obserwować. Naciąłem się, przyznaję. Oczywiście glossostigma, niby że to ma być, ale koszyczek był bez opisu. Dlatego warto kupować rośliny w pewnych źródłach, jak ktoś powie, w tym pewnym źródle, że to jest roślina emersyjna albo submersyjna, to wiemy to na pewno. Natomiast w takich zwykłych sklepach zoologicznych to kupuje się kota, a okazuje się, że to jednak później jest pies albo małpa, albo nie wiadomo co. Największy mój problem na chwilę obecną, po Gestemon erectus, rosły piękne choineczki, po przycince nagle roślina zwariowała i puściła mnóstwo bocznych pędów. I często tak właśnie zauważam, że tak jest, nie wiem co z tym fantem zrobić, ta roślina rośnie mi jakby do po prostu połowy wysokości, czyli gdzieś tak do 25-30 cm rośnie ładnie, po czym zaczyna puszczać boczne pędy, a tym razem to wyrosła niby do samej góry, do samej tafli, ale po przycięciu włożyłem same szczyty, a jednak puściła mi mnóstwo bocznych odnóg. Nie wiem, co jest tego powodem. Reasumując, bardzo się cieszę, butla CO2 daje nowe możliwości, ale wiem, że też trzeba uważać z nawozami, z dawkowaniem ich. Tyle z nowości, tak na chwilę obecną wygląda moje akwarium, mam nadzieję, że za tydzień, dwa będzie już widać efekty dawkowania CO2. Trzymajcie kciuki za moje akwarium. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa, pa.